Dobra, zanim przejdziemy do właściwej treści odcinka, chciałbym coś powiedzieć. Z racji, że jestem jasnowidzem i wiem, jakie będą komentarze pod tym filmem, to przypominam, że fidget spinner jak najbardziej jest memem. Odsyłam do mojego filmu na ten temat. Na przełomie maja i czerwca świat, a w tym nasz piękny kraj, oponowała nowa moda, jaką są fidget spinnery. Można to było doskonale zaobserwować chociażby na YouTube, gdzie każdy wrzucał, jak bawi się swoim fidget spinnerem, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Co jest dosyć zabawne, w imię Januszowej filozofii kiedyś to było, to wiele osób uznało, że te zabawki to rakowe gówno i dzisiejsze dzieci są durne, że się w ogóle czymś takim bawią. Jedynym celem fidget spinnera jest to, żeby się kręcił i to wszystko. Posiada trzy ramiona, a obrót zapewnia mu łożysko umiejscowione na środku, dzięki któremu opór jest minimalny, stąd używając małej siły można uzyskać całkiem spore wartości prędkości obrotowej. Urządzenie oparte o takie rozwiązanie wymyśliła w maju 1993 roku Katherine Hettinger, opatentowując swój wynalazek 4 lata później. Mimo że patent ten w teorii po 20 latach jest wciąż ważny, to jednak sytuacja jest dosyć niejasna i do tej pory pani Hettinger nie pozwała żadnego producenta fidget spinnerów. Od tego czasu do dziś powstawały różnego rodzaju kręcące się zabawki. Jednak historię właściwych fidget spinnerów poprzedza jeszcze zbiórka na Kickstarterze na fidget cuby. Są to małe sześcianiki przeznaczone dla ludzi, którzy mają manię bądź też natręctwo ciągłego zajmowania czymś swoich rąk. Fidget Cube zbierał ponad 6 milionów datków przy zakładanym celu zaledwie 15 tysięcy dolarów. W lipcu 2016 roku youtuber Sam Ken Knight opublikował film, gdzie pokazuje triki ze swoim dwuramiennym fidget spinnerem. Miesiąc później pojawił się film Epic Snack Labaniego, który to pokazywał już znane nam dziś trójramienne fidget spinnery. Nagły wzrost popularności tych zabawek nastąpił w kwietniu, kiedy osoby bawiące się fidget spinnerami zaczęto porównywać do ludzi z autyzmem. Z jednej strony wzięło się to stąd, żeby obrazić nową modę, ale z drugiej niektórzy producenci fidget spinnerów jawnie reklamowali swoje produkty jako urządzenia, które mogą pomóc dzieciom z autyzmem czy ADHD, żeby, wiecie, rodzice wydali na to swój szwal. Co jest też ciekawe, ceny tej zabawki wahają się od kilku dolarów od Chińczyków na AliExpress do kilku tysięcy złotych za super turbo ekstra pozłacane diamentami fidget spinnery. Naturalnie na fidget spinnery zapanował szał wśród dzieci w szkołach. Na świecie zdarzyły się przypadki, gdzie uczniowie tak działali na nerwy nauczycielom, że zabawki te zostały zabanowane. Podobno, a internet to oczywiście świetne źródło wiadomości, w blisko 40% szkół w Stanach Zjednoczonych fidget spinnery zostały zakazane. I podobno też jakiś australijski gimnazjalista tak kręcił swoim spinnerem, że trafił sobie w nim w oko. Do widzenia Państwu.